spotkaniu z czechowickim MRKS-em sporo ciekawej gry, widowiskowych momentów, no ale wynik nie do końca satysfakcjonujący chyba. No myślę, że pomijając sam wynik, gdzieś to my prowadziliśmy grę przez całe spotkanie, mieliśmy multum sytuacji. Myślę, że gdzieś brakuje nam jeszcze tej skuteczności, ale jeszcze troszkę czasu do pierwszego meczu, więc myślę, że ta skuteczność przyjdzie. Mamy połowę, można powiedzieć, obozu, gdzieś te nogi są jeszcze ciężkie, ale myślę, że z czasem, tak jak mówię, realizujemy te założenia i myślę, że będą podać bramki. I tylko w tym, że jesteście cokolwiek zmęczeni już, jak powiedziałeś, na półmetku zgrupowania, należy tłumaczyć znikomą skuteczność? No nie, broń Boże, nie można zasłaniać się te ciężkimi nogami. No gdzieś nie chcę na razie wpaść ta piłkę, ale myślę, że no jest to kwestia czasu i na pewno przyjdzie przełamanie i worek się otworzy. I na koniec pytanie o zdrowie i formę Marcina Wróbla. No do szczytowej formy jeszcze daleko, ale cieszę się, że dostałem dzisiaj 20 minut i no troszkę pracowałem teraz przez ten czas na to, żeby wejść w taki rytm meczowy i bardzo się z tego cieszę, że dzisiaj tutaj, można powiedzieć, uzyskałem te 20 minut. Na początek może dość nietypowe pytanie w kontekście konfrontacji z czechowickim MRKS-em. Stan murawy w Ligocie. No jak najbardziej, bardzo, bardzo, bardzo fajna murawa. Cieszymy się z tego, że jest okazja zagrać na takim boisku, jak najczęściej uciec ze sztucznego. Tutaj akurat miałem pierwszy raz przyjemność. Wiadomo, że 2 lata temu bodajże tutaj była właśnie baza mistrzostw świata, więc bardzo fajnie zagrać na takiej płycie. A teraz o meczu z czechowiczanami, z czwartoligowcem z perspektywy linii defensywnych. Denerwowało, kiedy koledzy nie mogli zmieścić piłki w bramce rywali? Znaczy, no to najpierw zdenerwowanie trzeba zacząć od straconej bramki, a później patrzeć do przodu, ale no niemniej jednak mogliśmy się pokusić o przynajmniej, tak sądzę, z 3 trafienia. No to opiszmy okoliczności, w jakich padła bramka na 1-0 dla rywali. Jeśli się nie mylę, rzut rożny, dośrodkowanie i ktoś spał, dżemał, więc zobaczymy na analizie. Rokowania na dalszą część przygotowań. Już w sobotę konfrontacja z drugoligowym Hutnikiem Kraków. No jest bardzo mały okres czasu do startu i nabiera to tempa. Wiadomo, że jesteśmy nastawieni na to, że na obozie będzie mocniej, będą się nawarstwiać będzie się zmęczenie, więc będzie na pewno niełatwo w sobotę, ale no jak najbardziej fajnie się zmierzyć z wyżej notowanym rywalem, jest większa motywacja, więc no patrzymy w przód.